Ochrona powietrza jest bardzo istotna dla nas. Mogliśmy to zauważyć w tym okresie jesienno-zimowym, tak naprawdę w okresie grzewczym, kiedy stężenie zanieczyszczeń w powietrzu cały czas wzrastało. Głównymi takimi zanieczyszczeniami, które kumulują się w powietrzu, to są pyły PM10, PM2,5 i benzoapiren. Jest to dla nas szkodliwe, dla naszego zdrowia ludzkiego. Może wywoływać choroby serca, choroby układu krążenia, układu oddechowego, może nawet prowadzić do nowotworu płuc. Głównym źródłem tych zanieczyszczeń jest przemysł, jest transport, ale nie tylko, bo również jest to spalanie paliw kopalnych. I tutaj naprzeciw ochronie jakości powietrza wychodzi regionalny program operacyjny, szczególnie jeśli chodzi o drugą oś priorytetową, w której zostało zaplanowanych szereg działań związanych z gospodarką niskoemisyjną. Jednym z tych naborów to jest działanie 2.9, zastępowanie źródeł konwencjonalnych źródłami odnawialnymi i działanie 2.12, rozwój wysokosprawnej kogeneracji. W działaniu 2.9, działanie, które dotyczy zastępowania źródeł konwencjonalnych energii źródłami odnawialnymi, innymi słowy można to określić, że zastępujemy kotły grzewcze, które są opalane węglem czy też ropą naftową, innymi kotłami wykorzystującymi odnawialne źródła energii, na przykład biomasę czy też biogaz. Możemy tutaj również dofinansować instalację wykorzystującą energię słoneczną. Jakby istotą tych projektów i efektem tych projektów ma być zamknięcie takiego niekonwencjonalnego źródła energii. Preferowane będzie tutaj wykorzystanie takich źródeł odnawialnych jak biomasa, biogaz i energia słoneczna. Oczywiście jeśli chodzi o możliwość finansowania takich instalacji, to ważna tutaj jest również moc tych instalacji. W przypadku biomasy będzie to do 5 MW, w przypadku biogazu do 1 MW, a w przypadku energii słońca do 2 MW. No i oczywiście katalog beneficjentów, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie w tym działaniu, jest dosyć szeroki, bo są to przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich stowarzyszenia, związki, ich jednostki organizacyjne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły, związki wyznaniowe, szkoły wyższe, instytucje opiekuńcze, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe. Zapraszam tutaj do zweryfikowania, czy dany podmiot może ubiegać się o dofinansowanie w szczegółowym opisie osi priorytetowych. Pod każdym działaniem taki katalog beneficjentów został wyszczególniony. Na całe działanie przeznaczono 4 miliony euro. Natomiast teraz jest ogłoszony konkurs. Został on ogłoszony 1 czerwca i tutaj przeliczyliśmy alokację. Ona wyszła ponad 13 milionów złotych. Jeśli chodzi o wysokość dofinansowania, to tutaj maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 85% wydatków kwalifikowalnych. Jednakże należy tutaj pamiętać o tym, że należałoby uwzględnić przepisy pomocy publicznej. Kogeneracja jest to produkowanie energii elektrycznej i energii cieplnej w jednym procesie technologicznym, czyli w ten sposób jakby ograniczamy tutaj straty tej energii w czasie procesu produkcyjnego, no i oczywiście przyczyniamy się do ograniczenia zużycia paliw kopalnych, a to przekłada się na niższą emisję zanieczyszczeń do powietrza. Jeżeli chodzi o to działanie 2.12, to tutaj rzeczywiście możemy finansować wysokosprawną kogenerację, która w przypadku budowy zupełnie nowej instalacji, to ważne jest bardzo, żeby te projekty wykazały się jakby 10% uzyskiem energetycznym w stosunku do takiej produkcji energii elektrycznej, energii cieplnej rozdzielonej. Natomiast jeżeli chcielibyśmy przebudować już istniejącą instalację na instalację wysokosprawnej kogeneracji, to bardzo istotnym elementem jest, że musimy
musimy ograniczyć emisję dwutlenku węgla o minimum 30%. I też jest istotna, tak jak w przypadku 2,9, moc takiej instalacji. Ona nie może być większa niż 1 MW. Niestety tutaj katalog beneficjentów jest znacznie ograniczony. Nie jest tak szeroki jak w działaniu 2,9 i obejmuje on przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki sektora finansów publicznych, a także organizacje pozarządowe. Obydwa ogłoszone nabory już zostały w przypadku działania 2,9 i 2,12. Natomiast sam nabór projektów rozpoczyna się od 30 lipca do 31 sierpnia. Jak beneficjenci powinni się przygotować? Na pewno odpowiednio wcześniej należałoby przeczytać zapisy regulaminu. Jest to bardzo istotne, bo według tych zapisów tam są wskazówki, jak należy te projekty przygotowywać. Co jest jeszcze bardzo istotne, czasochłonne dosyć jest przygotowanie studium wykonalności, więc jakby tutaj dużą, bardzo dużą rolę odgrywa czas. Na to, na co chciałabym zwrócić beneficjentom, jest również to, że niektóre załączniki wymagają jakby pozyskania dokumentów z innych instytucji, które oczywiście funkcjonują według określonych procedur i wydają pewne decyzje według określonych terminów. Więc warto jest na tyle wcześniej zainteresować się przygotowaniem tej aplikacji, żeby zdążyć przed zakończeniem naboru.